Jest dzisiaj 10 listopada, ani urodziny. Z tej okazji wyjeżdżamy z zimnego, lodowatego Krakowa. Pogoda wprawdzie ładna, ale był przymrozek w nocy. No i lecimy sobie do, ja służbowo, Ania służbowo-turystycznie, towarzyszącą, do Arizony, do Phoenix. Tam jest w tej chwili 30 stopni. I no plan był taki, żebym miała 2 dni urodziny. Tak. I dzięki temu, ponieważ jest 9 godzin, 8 godzin różnicy czasu, Ania będzie miała o 8 godzin dłużej urodziny. I to jest całe sedno urodzin. Tam zostaniemy do poniedziałku, a w poniedziałek rano lecimy do Kalifornii. Będzie trochę chłodniej, ale wciąż 25 stopni. Będziemy wciąż nagrywać dalsze filmiki. Jesteśmy na zewnątrz. I to jest Phoenix, Arizona. Więcej nagramy w ciągu dnia. Na razie tylko klimaty samochodowe, bo jeszcze nie opuściliśmy lotniska. Czekamy jeszcze na Petera, który przyleci ze Szwecji. Sobota rano. Piękny poranek, Phoenix. Słońce ma być dzisiaj 30 stopni. Na razie jest 19. Gęsiej skórki nie mam. Zatem mam polar. Nie ma polar, tak. Jak będzie powyżej 30, no to Ania zdejmie. Idziemy właśnie teraz na zakupy. Ale nogi mamy gołe. Nogi mamy gołe, tak. Zobaczmy nogi gołe. Idziemy na zakupy. Wynajęliśmy już auto. Ten łysy kolega ze Szwecji, Peter Harpo. Hello. Hello. I zawsze mam jakieś kierowce, także w tym roku Szwed będzie prowadził. Amerykanie też, ale w przyszłym tygodniu. Po zakupach pojedziemy sobie gdzieś na pustynię. Zobaczyć krajobrazy, kaktusy i tak dalej. Wieczorem myśleliśmy, że pojechać na NASCAR. Ale podobno za dużo tłumy i za głośno. Ale możemy go do pół dnia poswędzić. Nie, tam 70 tysięcy osób będzie. Utkniemy w korku, nie wyjedziemy stamtąd nigdy. Ale jutro jedziemy na Grand Canyon. 100 metrów od poprzedniego nagrania Ania już zdjęła polar. Bo już jest tak gorąco, a jest godzina 9:25. I mamy obecnie 12 listopada. To nie jest lipiec, sierpień, to jest listopad. W Polsce śnieg pada, w Szwecji, w Helsingborg it's already snowing. Absolutely. Absolutely. And we're here for business. But we don't do business on Saturdays, Sundays. Sundays. Mexican grill. No te kaktusy nie rosną tu bez przyczyny. Ciężki szary. Wyglądają jak gołębie, tylko mają z tyłu trochę poroków. Drze się, siedzi na drzewie i drze się, no. Uwaga, to jest najbardziej istotny punkt naszej wizyty turystycznej. Po to przylecieliśmy do Stanów, żeby zobaczyć właśnie Rossa. Ten bardzo unikalny punkt handlowy. Będziemy dzisiaj jedyny na całym świecie. Tak, pojedziemy jeszcze do Marszala. Wydamy wszystkie dolary. No ale wrócimy z prezentami dla rodziny. Chociaż może nie Peter. Peter nie chce nic kupić. Absolutely. I said that you don't want to buy anything. No. No. He wants to go diving. Yeah. Yeah. No właśnie zrobiliśmy zakupy. Ja z Anią, popatrzcie, myśmy kupili tyle. And Peter, and this is how much Peter has bought. No dobra, myśmy tyle kupili, tylko Peter pomoże nam nieść. Dzieciaki, wasze ciuchy tu jadą. Tyle sobie kupiłam, tyle sobie kupiłam. Tyle Ania sobie kupiła, no. Dobra, wydaliśmy, nie wydaliśmy, bo nabrakło gotówki, więc zapłaciliśmy kartą kredytową. A gotówkę idziemy wydać gdzie indziej. A jeszcze nakręć tutaj tą wystawę, te zgadki. O Jezus Maria, to wchodzimy. Wchodzimy, tylko ja nie wiem, czy w krótkich spodenkach. Wiecie, ja już tu nie chcę wchodzić. Ja pierniczę. A teraz jedziemy do Cabela's. Jak mówiłem, mam prywatnego kierowcę. I got a private driver. Every year it's different. First was John, then Bob. No, I brought European one, Peter. Yes. Yes. Did you, what did you want to say?
Say it. Say it loud. Don't be afraid. And Anya is happy. She spent some money. She's been working recently very hard, and she decided to spend all the money she made during last month doing shopping. But actually, she bought everything for the children, nothing for herself. So after Cabela's, we're gonna go to Marshall's to get something for her as well. Let's see what's outside. That's Phoenix, Arizona. Stadium, University of Phoenix Stadium. Phoenix downtown. So mamy nawigację Garmina, która bardzo szybko nam wybrała kierunek jazdy. Byłem aż zdziwiony. Natomiast powiedziała nam przed chwilą, że jest przed nami light traffic, jak to określiła. To można by w wolnym tłumaczeniu przetłumaczyć jakiś tam lekki koreczek. I to jest właśnie ten lekki koreczek. Dokładnie raz, dwa, trzy, cztery. Jest około 6 pasów. No i wszystko zakorkowane. I bardzo dobrze, że to jest light traffic. Keep left to I-10 West. To byłoby gorzej, gdyby to był heavy traffic. Sobota wieczór, właśnie wróciliśmy z zakupów. I dzieciaki, mamy dla was dwie wiadomości. Dobrą i złą. Dobra to jest taka, że kupiliśmy wam kupę rzeczy. Zła jest taka, że nie będziemy do końca miesiąca już jedli. No, jak słyszeliście. Ale... przyszły miesiąc żyjemy na wodzie. O wodzie i suchym chlebie. I to kranówce, bo na mineralną nie będzie nas tej, żeby kupić. Psia skarpeta na kominek. Tak. Psy, wy też przez cały miesiąc o wodzie będziecie żyć. Kupiliśmy wam kupę prezentów. Tak, w takich worach znosiliśmy do hotelu. Pokażę wam, jak wygląda śniadanie w Ameryce. Tu bierzecie sobie sok pomarańczowy. Oczywiście do jednorazowego kubeczka. Tu możecie sobie wziąć kawę do jednorazowych kubeczków. Wlać śmietankę z jednorazowych kubeczków. Sypać cukier z jednorazowych woreczków. Zamieszać słomką jednorazową. Kubeczek, żeby sobie nie popatrzeć rąk, możecie włożyć w taki właśnie kartonik, też jednorazowy. Jedziemy dalej. Oczywiście płatki w jednorazowych kubeczkach. Widelce, noże, serwetki, talerzyki jednorazowe. Też wszystko jednorazowe, talerze jednorazowe. Zobaczmy, co tu mamy. Jakieś tam śniadanko. Idziemy dalej. Też jest owsianka. Ochytwo. Też jednorazowa. Drugi raz tego nie zjesz. No i idziemy do fafelków. Zrobię ci wafelka, kochanie? Tak. Dobrze. A to jest moje śniadanie. To jest śniadanie Ani. Tak. Ani, przytrzymaj tą kamerkę. Tutaj są jeszcze pewne dodatki. To są M&M'sy. Tak. Tu są jakieś ryż w czekoladzie. A tu jest czekolada. Teraz... dobrze. Teraz... ale na mnie proszę skierować. Bierzemy jednorazowy kubeczek. Dodamy ciasto do linii, wyraźnie zaznaczona linia. Do tej linii trzeba nalać. I tu mamy kofrownicę. Ciasto nam się nie przypaliło, psikamy jaką kofrownicę. Trochę śmierci. Wlewamy. Jednorazowego kubeczka. Ładnie. Się niech rozleje, wyrzucamy kubeczek. Zamykamy kofrownicę. Obracamy na drugą stronę. No i czekamy równo 2 minuty. No to czekamy. O, jest. Co?
Owocki jem. Dobra, idziemy. Już talerzek. O! Gofry są już gotowe. Proszę bardzo. Po 2 minutach. Musimy trzymać kamerę w kamerę. Tak, i teraz zostawiamy. I tu sobie bierze Ania. Aha, najpierw karmelu damy, bo się rozpuszcza. Oczywiście wszystko zdrowe, zero chemii. Tu mamy skład, o, napisane jest wyraźnie śmietanka i nic więcej oczywiście tam nie ma. Myślę, że w karmelu jest podobnie. Jest napisane ingredients, to słowo ingredients, nasze składniki, napisane karmel naturalny. Powtarzamy sesję z karmelem. Teraz wam mogę powiedzieć, kochani Polacy, jak przyjedziecie do Stanów, nie znajdziecie roboty na zmywaku. Wszystko jest jednorazowe, tu nic nie myją. Okay. 7:10. Jedziemy do Wielkiego Kanionu Colorado. Już są pewne efekty. In 1/2 mile, be in either of the 2 left lanes, then turn left on I-10 East. Są pewne efekty niewyspania, czy tam zaspania, głównie mojej nieuwagi. Pakując się do samochodu, zostawiłem kawę na dachu. Przed chwilą słyszeliśmy, jak spada i powróciła nam cały tym samochodu. Który jest, tak, uwaliła nam całą szybę, no a samochód jest wypożyczalny, czyli de facto będziemy musieli to coś z tym robić, bo nas obciążą karą za czyszczenie. Mam nadzieję, że chociaż nie, z zewnątrz nie, tak by się w kałuży jechać, też by się pobrudziło. To chodzi o wnętrze auta. W każdym razie idziemy dzisiaj do Wielkiego Kanionu Colorado. Turn left at the traffic light. Wschód słońca w Arizonie. Słońce wstało jakieś 15 minut temu może. One more time, please. If you do it one more time, I will change the driver. We'll have to search for a new job. A new Schmidt? Arizona 69 North, then keep left. American Thumper. Golfers. Klimat musiał się zmienić trochę, musi być troszkę inny, ponieważ pojawia się trawa. Trochę stad bydła. Jest wypasanych. Klimat bardziej górzysty,
że więcej opadów tu też jest, a na pewno jest zdecydowanie chłodniej niż na nizinie w Arizonie, w Phoenix. Jakiś pożar przed nami. To nawet samolot jakiś leci. There is the there is an airport over there. Is she the lanes? Yeah. Arizona countryside. Jest chyba zimno. Trzymaliśmy się na kawę, coś do picia, jedzenia. O, tak Maciej wyświetlił samochód kawę. No, wyglądało gorzej wszystko. More of the countryside. Więcej wsi. Nie wiem czemu, zawsze jak włączę kamerę, to zawsze mi coś akurat wyjdzie i zasłoni widok. Tak zauważyłam. Jakieś prawo Murphy'ego. O, tam mają sobie domki gdzieś, na środku pól, wzgórz. Brzowy. Wołowina wypasa. Tak, tu się wołowina, tu się steki pasą. Beefsteaks are growing here. Możesz tak machać przed jak kierowcy. Jak to nie mogę, jak mogę. Hello, smile. Hello. Ranek był straszny, potworny, bo ten okropny kierowca, ruszając pod hotelu, zrzucił moją kawę z dachu. Rozlał po całym aucie. Przez 2 godziny cierpiałem. Umierałem. Dopóki żeśmy nie dojechali. Do Starbucksa. Crafted by hands and by heart. Teraz zaczyna kawa, kofeina płynąć powoli w mojej krwi, dopływa do wszystkich tkanek mojego ciała, budzi mój umysł z letargu, w który zapadłem dzisiaj po porannym rozlaniu kawy. I teraz dopiero zaczyna się życie. Nie, życie zaczyna się dopiero po drugiej kawie. Musimy to jakoś potem rozwiązać. Oddaj mi swoją kawę. Nie. Sprzedaj. Nie. No sprzedaj. Karmelowy macchiato. Podwójnie ci zapłacę, co? No dobra. Country, country, country. I tak sobie mieszkają. Arizona. Bidne domki. Na ubogo. Na uboczu, na ubogo. Ale flaga amerykańska wszędzie jest. No i pick-upy wszędzie stoją i to duże, nie? I tu mamy maleńki kościółek. No, no co przyspiesza? No. Why do you speed up? Gdzie ten kościółek? No minęliśmy, a co tam wielkiego? Kościółek to maleńkie. A, no, a widziałaś wieżę z krzyżykiem na szczycie? Nie, nie wiem. Może nie wieża, tylko może nawet ten jak to się nazywa. Tak szumnie powiedziałeś wieża. No ja bym powiedział, że to taka iglica. Taki stożek. O tam sobie ktoś na wzgórzu mieszka. Z widokiem na okolicę. Wieczorem sobie siada, może sobie wziąć strzelbę i strzelać do sąsiadów na przykład, nie? Jak nie ma sąsiadów, to do kojotów. Jak nie ma sąsiadów, to do kojotów, bo panie mówi. Do czegokolwiek może strzelać. Prawie 2100 metrów nad poziomem morza, to niewiele mniej niż ma rysy. 400 metrów będą rysy. Zobaczymy, jak wysoko dotrzemy. Very soon. In
Tempe, Arizona. Drive through the wild park. Bear park. Next 20 miles. Teraz będziemy jechać przez lasy, przez park. Mogą być dzikie zwierzęta. Na razie znajdujemy dzikich Amerykanów ciągnących. Samochody karnowe czy tam ATV. This is also American camper. School bus stop ahead. Wow! It's probably here. No children. No school. No houses. Płaskowyż z górą z przodu. Patrz, wigwamy indiańskie po prawej, o nie? Się nabrać. Fanta. Ostatnio piję Fanta w Polsce, dlatego że Fanta, jak przeczytacie składniki, tam są naturalne składniki, jest sok pomarańczowy. Nie ma już benzyny San Solu, który kiedyś był. No więc myśląc sobie, Coca-Cola to jest korporacja, więc kupiłem Fantę tu w Stanach. Zobaczcie sobie, jaki ma kolor. Teraz przeczytam wam składnik. Woda gazowana. Wysoka, czy tak gęsta, czy fruktoza z syropu z kukurydzy, kwasek cytrynowy, benzoesan sodu, naturalne barwniki, skrobia modyfikowana, polifosforan sodu, estry glicerolu jakiejś roziny, nie wiem co to jest, i jakieś barwniki żółty 6 i czerwony 40. Nie ma tam soku. Nie ma to żadnego związku. Naturalna jest woda. Naturalna jest woda, jak napisali, 100% natural flavors. Nigdy nie kupujcie Fanty w Stanach. Smakuje jak gówno. Ale kupiłem 6 takich buteleczek. Można kupić frappuccino mokka, jest naturalne. Tak, ale frappuccino mokka ze Starbucksa jest naturalne. Przeczytamy składniki. Mamy tylko tak, oczywiście kawa. Woda, kawa, do tego mleko. Chude, cukier, kakao, pektyny i kwas askorbinowy, czyli witamina C. To wszystko. Kto wyszedł na tym lepiej? Jak już chcecie kupić to, to lepiej wejdziecie sobie Red Bulla. Bo jak poczytacie kolę, Coca-Cola, też jakiś syf. Woda gazowana. Oczywiście też fruktoza z kukurydzy, z syropu kukurydzianego, czy jak to się mówi po polsku. Kolor karmelu, kolor, nie karmel, tylko kolor karmelu. Kwas fosforatowy, naturalne barwniki i kofeina. Czyli przeczytałem jeszcze raz. Woda gazowana. Cukier z syropu kukurydzianego, kolor karmelowy, kwas fosforowy, barwniki i kofeina. Syf. Prawie tam jesteśmy. Już dojeżdżamy powoli do Wielkiego Kanionu. Jest Grand Canyon Steakhouse. Zaczyna się komercja. Samoloty, lotnisko przed chwilą minęliśmy. Widzę, że tutaj terenówki można na różowo. Pink. Oh my god. Różowe terenówki. To jakiś tradycyjny steakhouse kolejny. Camper Village. Grand Canyon. Odbija mi się tą fartą. Tą chemią, co jest w Fancie. To jest wejście do parku narodowego Wielkiego Kaniona. W
Polsce to się chodzi pieszo, a tu się wjeżdża samochodami. Zobaczymy. Z tego co wiemy, z tego co nam się wydaje, to Grand Canyon zwiedza się z samochodu, a nie pieszo, czyli po amerykańsku. Tak, bo jakby zwiedzali pieszo, to by schudli. Jechaliśmy już do Parku Narodowego Grand Canyon. Będziemy dojeżdżać do centrum turystycznego. I z tego centrum, zaraz za tym parkingiem, zobaczymy wielki kanion Colorado. Jesteśmy. Jesteśmy, chodź sobie stąd. Dotarliśmy tutaj. Do Wielkiego Kanionu. Dotarliśmy. Najpiękniejszego chyba miejsca na świecie. To jest wszystko, co mogę powiedzieć. Żadne słowa tego nie oddadzą, żadna kamera tego nie odda, żaden aparat tego nie odda. Po prostu trzeba tu przyjechać i trzeba tego doświadczyć po prostu tej przestrzeni. Wiedziałem, że Wielki Kanion jest wielki, ale to, co tu zobaczyłem, to jest przerosło moje wszelkie oczekiwania. Gigantyczna dziura, gigantyczna. Więc że ten kanion cały czas się ciągnie i my będziemy wzdłuż tego kanionu jechać. Także jeszcze parę punktów odwiedzimy, będziemy jeszcze filmować, pokazywać z różnych miejsc, ale to jest coś pięknego, coś genialnego. I żadne miasto, żadne ludzkie dzieło nie odda tego piękna, tego dzieła, które stworzył Bóg. Nic, żadna ludzka ręka nie wyrzeźbi czegoś tak pięknego. Nie ma takiej możliwości. I byliśmy tam. Przenieśmy się na drugi punkt. Teraz widzimy w głąb. Peter, smile. Hi. We're at Grand Canyon. Say something in Swedish. Vi äntligen kommit till Grand Canyon efter 4 timmars lång resa. And a nasty Polish company. It is mine. Nasty Polish company. Idziemy teraz do następnych punktów widokowych. Po drodze mijamy, w sumie przejeżdżam przez Park Narodowy, co widać po tym, że wszystkie drzewa, które są zwalone, leżą i gniją, czy schną w zasadzie, bo tu nie ma deszczu.
wszystko jest suche, teren nieuprzątnięty, no i podobno są zwierzęta, były zakazy karmienia ich. Ale dzisiaj zwierząt nie będziemy szukać, poza wiewiórką, którą wcześniej widzieliśmy, która podchodziła wszędzie. Jedziemy w tej chwili wzdłuż kanionu Colorado. I jedziemy do wielkiego punktu, a potem do tak zwany Desert Viewpoint. Jest jakaś wieża, może się uda wejść na wieżę i z wieży pooglądać widoki. Teraz zrobimy sobie selfie na tle kanionu. Okay, no more running, Jillian. Zaraz. Zejdę na dół najpierw. Teraz jesteśmy na Moran Point. Dużo mniej ludzi. Znowu jesteśmy razem, albo jeszcze jesteśmy razem. Zaraz ją zrzucę. Nie. Wyślę Anię na to, żeby przebadała, jak tam wielki kanion na dole wygląda. A taki Szwed za nami pewnie się złapał. Kat, ucieka. Zaraz go złapiemy. On jest bardzo wstydliwy człowiek. Co to miało być? My. A, okej. Po angielsku, my. Co przyjął, jak ty klęża. Thank you.
Grand Canyon to the left. Po prawej, nie wiem czy widać, są ziemie Indian Navajo, rezerwat skalisty, pylisty, ledwo co podciągnięto prąd. Widać, jak bardzo biednie mieszkają. Mieliśmy budynki, które bardzo, bardzo były w bardzo złym stanie. No i bida ogólnie rzecz biorąc. Może tu będzie widać. Indianie sprzedają swoje rękodzieła w takich właśnie kioseczkach, które minęliśmy po drodze. Mieszkają tam etaje, w głębi widać po prostu. Jakieś niewielkie domki, byle jakie, przyczepy czy samochody. Zupełnie inny świat w stosunku do świata białych ludzi, którzy stworzyli Amerykę. Świata najeźdźców. Wepnęli Indian do rezerwatów. Tam w głębi domki. Kiedyś cała Ameryka była Indian. Dzisiaj to są tylko wyznaczone rezerwaty i to. Chyba nie do końca najlepszej ziemi, czy jednej gorszej. Christmas. Just snow is missing. Las Vegas. Now the fence again. Kolejny dzień, czas zacząć. Jesteśmy w Kalifornii. Wczoraj przylecieliśmy, ale nie było czasu nagrywać. Nagrałem za to telefon, piękne autobusy kempingowe. Będziemy oglądać sobie taki bus kempingowy. Może kupimy kiedyś. Okay. Pamiętamy, tak jest, wygląda z miejsca kierowcy. Net folds up. Tu macie telewizor. Niestety nie mogę oddalić tego. Nie, nie mogę. Tu są płytki. Na pewno to są prawdziwe płytki. Prawdziwe drewniane meble. No i prawdziwa amerykańska cena. 300 tysięcy. Dwie łazienki. Nie, ten przez łazienkę musi. Tu się śpi. What do you think, Peter? Yeah? It's got plenty of headroom for you. Very good. Folks, look at this fridge. Is there space enough for the combo in the back? We can take this one instead. Pralki. Pralka, suszarka. Prysznic, druga łazienka. Prysznic. Wszystko tu jest. No, this would be a tomato tour. This would be a tomato. And you got a fan? Wentylacja. Dywany. Wszystko jak w normalnym domu. This is two person. I mean, they don't have next to bedroom. This is. Well, this will fall down. Okay.
but are you allowed to be in this place also? Normalna lodówka. Right. Well, no. You only have the two. This comes in. Yeah. And this comes in. Okay. Jeszcze sufit, tak wygląda sufit. Trusting bunch, aren't they? Yeah. But you don't need any other house. Just live in this one. Yeah. Just move around. Just drive, drive. Drive, drive, drive. Teraz przepykamy, guys. Green. Oh, bloody hell. He wants to be a movie star. Say hello to my Polish friends. Hello, Polish friends. That's a gimbal. It stabilizes recording. Even when my hand is shaking because I haven't drunk enough beer last night, no picture will shake at all. So, więc teraz w tym roku mamy, jedziemy jeszcze. There is also Peter Harwal. Hi, Peter. Hi, Polish friends. Dzień dobry. Dzień. Oh, bardzo dobrze. You, Bob, give it a try. Hello, dzień dobry. Dzień dobry means good morning. Oh, good morning. W tym roku jedziemy jeszcze, jedziemy pick-upem, wielkim ramem. Dodge Ram, 2500 funtów. Silnik 5.7 V8. Mam nadzieję przejechać się nim później. Teraz jedziemy do klientów, więc nie ma czasu na zabawę. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, od którego może zależeć przyszłość sprzedaży w Stanach Zjednoczonych naszego produktu, na którym ja pracuję. Do zobaczenia później. Jedziemy do doliną San Joaquin. Dolina ciągnie się z północy na południe Kalifornii. Jest to teren płaski jak stół, zarówno od zachodu, jak i od wschodu otoczony górami. To są głównie obszary rolnicze i w sumie chyba najbardziej nudna część Kalifornii. Płasko, płasko, płasko. Drzewa, pola, sadzonki. Natomiast Kalifornia jest takim spichlerzem Ameryki. Robimy w gigantycznej ilości wszystkiego. A tu jest nasz cel naszej wizyty. So much equipment just to make a pizza. A lot of pizzas. So now? Prowadzę! Prowadzę Dodge Ram 5.7 litra V8. 2500 funtów ładowność, czyli ponad 1200 kilo. Heavy duty. There must be a speed limit over here. Bezkresne tereny rolnicze. Jazda przez Kalifornię jest nudna. Przynajmniej przez centralną, przez dolinę Joaquin. No, druga rzeka, jaką widzę. Wszędzie sady albo pola. Nic więcej. Z jednej. Się zatrzymali, żeby zjeść. Jesteśmy pośrodku niczego. Ja czuję się, jakbyśmy tu byli w Meksyku, a nie w Stanach. This is northern Mexico. Tak, to, jak to powiedział kolega, północne Meksyko. Jesteśmy chyba jedyni gringo. Yeah. Weszliśmy do jednej restauracji, ale chyba się wycofaliśmy. Zobaczymy. Los Auto Parts. Tak, tosti. Ja to proszę bardzo. Gringo, Meksikano. Cały czas jedziemy przez centralną Kalifornię. Po środku pól trafiliśmy do jakiejś miejscowości i to naprawdę nie wygląda na Amerykę. Which one did you see? Są dwie kwestie związane z bezpieczeństwem. Czy to jest bezpiecznie zjeść i czy można przeżyć? Weszliśmy do ostatniej restauracji, bo była totalnie pusta. Ja mówię, jak nas zabiją, to nawet nie zauważy, że zostaliśmy zabici.
Byliśmy właśnie w knajpce meksykańskiej, znaczy meksykański burger. Pycha. Tam żaden McDonald's, Wendy's czy Burger King się nie umywa. Przepyszne było. Mimo tego, że wszyscy mówili po hiszpańsku i telewizja była hiszpańska. I wygląd był taki sobie. Ale żyjemy. Idziemy dalej do klientów. To była to meksykańska miejscowość, w której jedliśmy. Sami Meksykanie praktycznie. Mała oaza wokół pól uprawnych. Hey baby, on the right? Hi honey. Hi. What did you buy? So now. Eat. Jak to nic? A moje magi na ten? Na piwo? W sali rdzewnej? No to proszę pokazać. No, raz, dwa, trzy. Nie będę wyciągała. Kupiliśmy sobie coś. W końcu coś dla mnie kupiła moja żona kochana. Ze stali nierdzewnej do lodóweczki trzymające ciepło, podwójne ścianki i możemy sobie pić piweczkę w lecie. Lodóweczki trzymające zimno. Trzymające zimno, tak chciałem powiedzieć. Ania wie, co chciałem powiedzieć lepiej niż ja. Często mówię głupoty i nie wiem, co chciałem powiedzieć, więc całe szczęście mam kochaną moją żonę, no, która mnie poprawia. I teraz jedziemy do San Francisco. Jesteśmy w San Francisco, za chwilę wyjeżdżamy Bartem, taką kolejką do downtown. Tak? Weźmiemy sobie prawdopodobnie, przejedziemy się tym tramwajem linowym, zobaczymy najciekawsze miejsca, rzucimy okiem na Golden Gate. Dużo nie podwiedzamy, bo mamy niecałe 3 godziny czasu, żeby z powrotem wsiąść w kolejkę i wrócić na lotnisko. No ale zobaczymy, ile da się, damy rady. To jest kolejka. Jeszcze pusta. A jak będziemy jechać na północ, to się powoli wypełni. Szybowe lotnisko. A tu jest autostrada. Jesteśmy w San Francisco. Kupiliśmy bilety na tramwaj linowy. Stoimy w kolejce i zaraz przejedziemy się przez całe downtown, pojedziemy na nasz rynek rybny nad zatokę. No i zobaczymy, będzie chyba cudownie. Jest piękna dzisiaj pogoda, jest jeszcze chłodno, ale mamy nadzieję, że się gorzko wychodzi, że się trochę ciepło. Nie na odlot. Jedziemy wagonikiem. Nie jedziemy tam, gdzie chcieliśmy, ale nie mamy czasu.
Pojedziemy sobie na piechotę. Alright, California Street, anybody is getting off? Cały czas liczy pieniądze przez całą podróż, po prostu stoi z tyłu. Jak nie musi. Ale cały czas wokół, te same pieniądze. Wokół tramwaju robić, to cały czas liczy te same pieniądze cały czas. I wciąż liczy dolary. Teraz sobie kalkulator wziął. Dolary, liczy. Ale to było jedno dolarów i wszystko. Tak, nie musi się doliczyć. Nie wiem, może tylko skala mu się przy 10 kończyła. Bardzo fajny człowiek. Właśnie minęliśmy sporą grupę bezdomnych. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać. Sporo tu Chińczyków i bezdomnych. Zeszliśmy na targ rybny. Zaraz na północnym Cyplu San Francisco. Zaraz mamy nadzieję zobaczyć Golden Gate Bridge. Musimy się wrócić niestety. Czasem tak bywa. A tam jest downtown. Ale fajnie. Jak się podobają zapachy morza? Rybne. Dlatego kupiliśmy działkę w górach, nie? Daleko od tego syfu. Nie mogę po prostu. Listen or smell. Bezdomni. Lewa. Idziemy San Francisco. Właśnie kupiliśmy sobie po bluzie. Tak? Tak. Żeby nie było awantury, kto ma ładniejszy kolor, kupiliśmy w takim samym kolorze. Od razu w tych bluzach wyszliśmy. No, idziemy dalej zwiedzać. Właśnie sobie gość pływa w zatoce. Co? Tam masz, kochanie? Golden Gate Bridge. Jesteśmy nad Oceanem Pacyficznym, nad Pacyfikiem. Jeszcze nigdy ręki nie włożyłem do Pacyfiku.
dzisiaj mam pierwszy raz okazję. Wkładamy palec do Pacyfiku. Yes! Yes! Jejku, jest niesamowite. Ja nie mogę. Pacyfik. Dotarliśmy tu! Na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy. O, poznałem się. Wokular. I teraz selfiaka robimy. Proszę bardzo. Selfiaka. Może nas będzie widać. Niestety do mostu nie dotrzemy, jest za daleko, mamy za mało czasu. Zaraz będziemy musieli się zwijać. 15 mamy lot, o 12 musimy być w hotelu, a już 10 dochodzi. Także chyba czeka nas szybki spacer z powrotem do metro. Tam z przodu to jest chyba Alcatraz. Tam na górę idziemy. Tam jest ta pokręcona ulica. Musimy się nią przejść. To jest zabudowa w San Francisco. Uwaga, idziemy pod górkę. Pod taką solidną górkę. Widać jak auto stoją względem budynków. Widać jak budynki względem drogi. Ja nie mogę jak strachu. Daj żadania. Nie poddajesz się. Idziemy. Tak tutaj jak człowiek zaparkuje i nie zaciągnie ręcznego albo nie potrafi pod górę ruszyć, to ma problem. No ci dlatego oni mają wszyscy automaty. Ale wszyscy automatami jeżdżą, bo żaden by tutaj na ręcznym nie ruszył. Dużo lepiej iść w dół niż do góry. Mi się tak wydaje. To dopiero kawałek drogi. A już widać zatokę, Aniu. Pięknie. Paweł, to jest auto kurierskie dla ciebie. Drzwiczkami UPS, tak? USPS. I do góry. No chodź. Widać? Jeszcze wyżej jak będziemy, jeszcze lepiej będzie widać. Ale teraz... No. Jeszcze kawałek, a potem już z górki. Dobra, chodź Aniu. Alcatraz. Ale więcej nie widać. Ale chciałem cię filmować. Aniu. Chodź, 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 chodź. Chodź, stań tutaj. Oh, go ahead, go ahead. Go ahead, thank you.
Ania? Nie wiadomo. No. Idziemy w zakręconą uliczką. Ania? Jak ci się podoba? To jest piękne. Zetknięte domy. No. Patrz, jaka tu, jakie schody, schodki tutaj. Chyba weszliśmy do włoskiego dystryktu, bo są wszędzie flagi włoskie namalowane. Pizzeria, Pellegrini, kafeteria i tak dalej. Tu jest jakiś ich placyk. Washington Square. Wejdziemy do Chinatown. Chwilę wejdziemy do Chinatown. Odkryliśmy, to za nami to jest plac Washingtona. Washington Square. Tam jest ich figurka. Pierwszego prezydenta. Chińczycy sobie tam. Tai Chi. Tai Chi, a Tai Chi, okidoki. Idziemy, dobra. Michelangelo, pizzeria, ristorante, kawę. No mówimy, tu wszędzie są włoskie flagi, włoska dzielnica. Włosi oznaczyli, żeby im Chińczycy nie wchodzili. Jak im wejdą, to będą mieli do czynienia z włoską mafią, czy capo di tutti capi. Przyjdzie i powie: panowie, namalowaliśmy tutaj flagi, tu jest nasz teren. Żadnych takich żółtych skośnych okien nie chcemy widzieć. Jak widzicie, tu jest tylko zielony, biały i czerwony kolor. Żółtego nie chcemy. A wszystkie linie są proste, a nie skośne. No. Taka moja dywagacja. Głupio, tak. Także ona stwierdziła, że to głupio jest. Głupio gadam, jak gadam to. Już nie gadam, ja sobie dobra. Stockton, zacznijmy do Stockton. Zaraz będziemy przychodzić. Już po włosku mówili. Italian pastry. Ania jest głodna, bo jesteśmy bez śniadania. No a właśnie opuszczamy włoską dzielnicę. To jest strefa. Strefa wspólna. Pojawiają się już chińskie napisy, jeszcze włoska flaga jest, ale powoli wchodzimy do chińskiej dzielnicy. Vieni, vieni. Vieni, vidi, vici. To już jest definitywnie chińska część. Chinatown. I niestety nie będziemy zmieniać ulic, ponieważ się zgubimy, ponieważ wszystko tu jest po chińsku. Poza napisami drogowymi. Tu już pachnie chińszczyzną. Jak człowiek głodny, to mu zawsze wszystkim ładnie pachnie, nie? Poza rybami. Nie, ryby były owoce. To były owoce morza. To tylko potwierdza twoje uczulenie na owoce morza, kochanie.
dzielnicy. Ogłoszenia. O. O pracę? Jakby ktoś chciał, to może sobie poszukać pracy tak. Tutaj. Tak. Leaning Job Service. O, 3000 baksów płacą. Dobra oferta. Tylko trzeba przeczytać za co. A to już jest tylko Chińczyk. Albo ten, który mówi po mandaryńsku. Kum Luen, Men Trading. Jesteśmy na Broadwayu. Broadway. A San Franciscowy Broadway. No i chińszczyzna, prawdziwa chińszczyzna, nie to co w Polsce. Bazar. No, ale ty nie wiesz co to jest. Ja wiem, chodzi o to, żebyś tam nakręcić sklep z przyprawami. No tak. Oczywiście, że nie. Jakbyśmy wiedzieli co tam sprzedają, to może byśmy nawet kupili. Ale następna nasza wyprawa będzie do Chin. Okej. Okay. Które oceany jeszcze musimy, do których włożyć palec? Indyjski i spokojny? Nie, myśmy Atlantyk mieli, teraz Pacyfik. Tak. Jeszcze spokojny i indyjski. Tak, to jeszcze do tych dwóch musimy palec włożyć. Dobra. Ciężko się przepchać. Zrobiło się tłoczno. Nie bez powodu jest ich 1,5 miliarda na świecie. Oni się lubią chyba tłoczyć po prostu. Wszystkie pozostałe ulice San Francisco są puste, a jedynie tutaj w China tam jest tłok po prostu. Oni uwielbiają żyć w tłoku. Patrzą się lepiej, jak jest im tłoczno. Tak. No, China to ciąg dalszy. O, tu jest powerbox. Ale to jest tylko 320 milionów. Pani ciężko chyba też z angielskim. Kupiliśmy parę powerbola od pani Chinki. Nie wiem, czy pani Chinka przyniesie nam szczęście, ale stwierdziliśmy, mówimy, a co? Jak jest 360 milionów dolarów płacą, jak wygra Ania i ja, to razem 720 będzie, nie? A, bo to są dwie wygrane. No, dokładnie. No, więc kupiliśmy dwie. No, i będziemy bogaci. O, a tu ryby. Nie, mamy mniej pieniędzy, ale wzbogaciliśmy się. Nie zbiednieliśmy. Mamy mniej kasy, dużo mniej kasy. Bardzo, bardzo dużo mało kasy mamy. Będziemy o mineralnej spędzać święta. Nie Boże Narodzenie, tylko Wielkanoc, bo Boże Narodzenie nie starczy nam pieniędzy na mineralną. Natomiast jesteśmy bogaci o doświadczenia, o wrażenia, o emocje. I to chyba się liczy, nie? Bo pieniądze przychodzą, odchodzą, a wrażenia zostają. Póki Alzheimer nie przyjdzie. Jak Alzheimer przyjdzie, to już nawet to nie zostanie. Dobra, no to ty się zatrzymujesz, kochanie, nie ja. A potem mi mówisz, chodź. Anciąg, chodź. Potrzymaj mi, kochanie, nasze zwycięskie losy. Proszę. Kamerkę. Co nagrywałaś, kochanie? Bo ona była włączona. Same żarcie. Tyle jedzą, a nie rosną. Ani wzwyż, ani wszerz. Wyrwani z tych komunistycznych Chin. Idziemy przez tunel. Quiet throughout tunnel. Gdzie jesteśmy, ale jest to ładnie.
zbieramy się do downtown, centrum finansowego. Tam jest Macy's. A tu są syny w białych rękawiczkach i podkoszulkach. Finansiści okradający całe narody z pieniędzy. Aha, już wiemy, co tak ładne było. Sklep Apple. To musimy się przejść przed sklepem Apple. Syny, złodzieje. Apple też okrada, ale przynajmniej coś daje za nim. iPhony, tablety, wszystko wygląda jak 10 lat temu, kiedy wypuszczali to na rynek. Okej. Okay. Idziemy, Kanie? Sklep Apple. Saks Fifth Avenue. Nie będziemy tu robić tego. Tam przyjdzie to nie z Macy. I choinka. O! Jest już choinka świąteczna w San Francisco. Wśród palm. Tak, wśród palm. Ale ten klimat miasta nagraj, to jest niesamowite. Weźmy do dzielnicy białych. Tych białych, którzy wykończyli biednych Indian, zamknęli ich w rezerwatach, wybudowali, teraz podbierają resztę świata. Panie, proszę bardzo stanąć. O, jest choinka, mamy bożonarodzeniowa. Dobra. Jest stary amerykański. Gdzie jest pan komisarz? Thank you. I hear Chris counting those hands. You know they're live. They're wrecked. You know what I mean? Dwoje zagubionych Polaków w San Francisco. Damy radę, nie? Stąd wyszliśmy, wracamy, zaraz wsiadamy w kolejkę Barta na lotnisko i do Polski. Są ostatnie nasze zdjęcia ze Stanów Zjednoczonych, San Francisco, zdjęcia, film. Niech to trwa, słoneczko. Lecimy do Deszczolandii, Kaczego Grodu, Pisolandii. Dobra, już przez. No dobra, już nie gadam. Okej, nie będę psuł klimatu. Tak się nie jesteś. Starbucks po prawej, idziemy? Chodź. Dzisiaj rano nam się chyba udało, bo praktycznie bez kolejki weszliśmy. Teraz to byśmy stali tą całą tą kolejeczkę, żeby dopchać się na kolejkę tramwajlinowy. Jak się to mówi, to rano wstaje, ten pan daje. Japończycy. O, zwróciłeś.
tam wchodzimy i idziemy. Tam jest entrance. Proszę. Tu jest informacja. To stoją Świadkowie Jehowy, kochanie. Kochanie. To jest metro, a tu masz napisane bar. Trzymaj. Fajną muzyczkę gram. Jestem głodny, dlatego kupawkę mam. Gadam jak głupi, jak powalony. Bez śniadania, bez kawy. No właśnie, no, no, no. I jedziemy do Barta. Four on your freight train now approaching platform one.